W piątek 29 października w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszej przestrzeni publicznej województwa śląskiego. Nagrodę za 2020 rok odebrało miasto Cieszyn za Open Air Muzeum. Poznaliśmy również laureatów edycji 2021. Nagrodę marszałka województwa śląskiego otrzymała gmina Haszlach za inwestycję Dom Przyrodnika. Jury konkursowe składające się z architektów doceniło aspekty wizualne oraz fakt, że Dom Przyrodnika znacznie ożywił miejscowość Haszlach. Wyróżnienie otrzymała Wisła za Centrum Edukacji Ekologicznej. Zebrzydowice z kolei zostały wspomniane odnośnie żelaznego szlaku rowerowego, za które nagrodę odebrało miasto Jastrzębie. Szanowni Państwo, Pani redaktor, dzisiejszy dzień pokazał, że marzenia się spełniają i w walce Dawida z Goliatem znów Dawid wygrał. Mała gmina w województwie śląskim została doceniona nie tylko przez internautów, gdzie zajęliśmy drugie miejsce w głosowaniu, ale również przez zespół specjalistów z zakresu architektury, który wybrali Dom Przyrodnika najlepszą przestrzenią województwa śląskiego.